Witam na kolejnym materiale. Kontynuujemy przygodę z cloudem. Pokażę dzisiaj trochę więcej resursów. To znaczy, będziemy sobie robić kolejne resursy. Zawsze będziemy sobie robić od początku, tak żeby sobie utrwalić to, jaka jest kolejność. No dobra, dzisiaj zrobimy sobie storage. Zrobimy sobie o storage'u. I dalej ten Polska. Tagów nie dodajemy. Dobra, stworzymy resource grupa na początek, wiadomo, czyli nowy projekt. No i teraz mamy kilka typów storage. Najbardziej wykorzystywany to jest oczywiście storage account. Storage account to jest taki zasób, który nam pozwala przytrzymywać kontenery, po czym pozwala nam przytrzymywać pliki duże, bloby. I też stworzyć file share, który możemy później podmontować jako Sambę. I to chcę właśnie pokazać. Storage account name. Weźmiemy tymczasowy. Storage account name zawsze musi być. Nie możemy mieć takiej nazwy z myślnikami, tylko musi być pełna nazwa jednym ciągiem. Tu weźmiemy sobie standard LRS, czyli bez redundancji. Może sobie zostać, nie ma problemu. Dobra, następnie networking. Public access from network, tak, to trzeba. Trzeba teraz, ale no, zależy od tego, co konfigurujemy, możemy utworzyć tylko, że zasób jest dostępny w winecie, nie jest dostępny z internetu. Możemy później private linka utworzyć do niego i się dostać, ale na potrzeby nasze wystarczy. Nie musimy go jakoś tam chronić szczególnie. Dobra. Soft delete bloby. Dobra, to możemy zostawić szyfrowanie jakieś. To też sobie niech zostanie defaultowo. No i kolejny. No i w sumie tyle, tak? No w storage'u nie ma problemu dużego. Dobra. Walidacja działa. Aktstire hot. To jest najważniejsze. No i tyle. Microsoft Network Routing dla małych projektów to jest wystarczający. Szybki dostęp. Nie przeszło. It's already taken. No i widzicie, i takie kwiatki wychodzą. Jak to sobie jakoś tam nazwę. Inną zrobimy, dłuższą. I teraz walidacja sobie idzie dalej. Dlaczego tutaj się ta walidacja wykrzeniła na nazwie? Zaraz wam pokażę. Niech się stworzy. Troszkę za niego wybudzimy. No, cóż, życie. Jak na razie nie ma dużo. 12 eurocentów. Jest dobrze. Lecimy z tematem. Może się zmieścimy w jednym euraczu. Fajnie by było. Żeby nie zapłacić za dużo, nie? Tam, nie wiem, poniżej 1 euracza to nawet nie wystawiają faktury jeszcze. Czekają na więcej, im się nie opłaca procesów ruszać. Ale na koniec roku coś tam ściągną. To z karty automatycznie ściągają, także tu nie ma problemu. No i dobra. I mamy nasz storage account stworzony. Tak jak mówiłem, mamy jakieś tam kontenery, mamy file shares, queues. Queues to jest do Azure App Functions używane. Może pokażę, a może nie. To Qs to jest w
zaawansowanym kursie, tam przy tworzeniu bodajże, przy tworzeniu App Functions na Kubernetesie. Tak, jest coś takiego. Jakiś taki modulik. No i tabele jakieś tam mamy. No dobra, tutaj mamy jeszcze Security Networking. Możemy sobie różnie tam poustawiać. Te parametry, które były na początku, żeby nas pytali, jakiś routing. Tutaj front door, to jest taki inny komponent, który nam pozwala zabezpieczyć dodatkowo. No dobra, ale weźmy sobie overview. I czy tu będzie widoczne, czy nie będzie widoczne? Monitoring, capabilities, custom domain nieskonfigurowane. Nie będzie. No to dobra, to trzeba w takim razie w access key. Też nie będzie. No dobra. To zrobimy inaczej. Utworzymy sobie file share'a, bo i tak to chciałem pokazać. I na przykład SMB. Next backup. Nie, bez backupu, bo to za dużo by kosztowało. Tworzymy. Ja tam śmieszkuję oczywiście z tym kosztem. Co to są pieniądze? 100 euraczy dzisiaj to jest jak nic, to jest zero. 430 zł. No. Szkoda gadać. No i tak. I widzieliście, co zrobiłem, tak? Kliknąłem, stworzyłem file share. Pokażę jeszcze raz. File share jest stworzony jakiś tam SMB. Kwota 5 tera. O kurde, za dużo. No, a można zmniejszyć, nie? Do 100. Nie, 5 tera wystarczająco. Mamy jakie mamy przesył. Możemy go przeglądać tutaj. A możemy się do niego podłączyć. I z Windowsa, no to wiadomo, z Windowsa to jest jakieś tam montowanie, bla bla bla. Tutaj o, ktoś chce, niech sobie weźmie hasło do niego. Tak. I tak go zaraz usunę. No dobra. Do Linuxa, no, Samba, tak? Także co? No, trzeba zrobić katalog. Hasło zapisać do pliku credentials do Samby. No i co? No i wykonać polecenie, tak? Zamontowania katalogu. A tutaj jest dodane do FSTaba też, także później już się automatycznie przy uruchamianiu. No dobra, no i tak się łączy do niego, nie? Jak jest oczywiście włączony dostęp zdalny i za pomocą klucza. No i tu nie ma żadnej filozofii. I tak to wygląda, tak? I to jest kolejny resource, który stworzyliśmy. Widzieliśmy, jak się do niego dostać. Jak widzicie, jest to łatwe, tak? Także jak sobie konto stworzycie na Azure, przeklikajcie sobie tam, wydajcie te 100 zł. Ale przeklikajcie sobie, potwórzcie te resursy, żeby było wiedzieć, żebyście wiedzieli, jak to wygląda, z czym to się je. No i dla juniora więcej nie trzeba. Dla juniora trzeba wiedzieć, jakie są resursy, co możemy stworzyć. No, także ja pokażę te najczęściej używane, które są na juniora, co wystarczy, jak to tworzyć, jak to zarządzać, jak się połączyć i tak dalej. No dobra. To by było tyle na storage accountcie. Ja sobie go usunę od razu, żeby tam za dużo kasy nie wytracić. To by było na tyle. Kolejny resource to będzie NSG. Pokażę, jak tego użyć razem z winetem i subnetem. A jeżeli chodzi o storage, to wszystko, tak? Jeżeli chodzi o storage, to wszystko, nie ma tutaj nic więcej. Usuwanie resursów, już wiecie, jak się usuwa. Trzeba podać jego nazwę. No i się usuwa. No i to było na tyle. Dzięki.
Nie przyjmujcie, że ty, może ta kwestia uzupełnienia. Nie przyjmujcie, że filmy będą krótkie, szybkie, pojedyncze resursy. Ja chcę wam tylko pokazać, jak wyglądają te resursy, jak się je tworzy klikając, zachęcić was do klikania, żebyście później rozumieli w Terraformie, co będziemy robić. I to wszystko. Dobra, no to do następnego. Cześć.